Maryla Rodowicz, 73L, znalazła się na życiowym zakręcie. Na szczęście w tych trudnych chwilach ma wsparcie swoich dzieci, córki Kasi oraz synów Jana i Jędrka. Nazywana jest królową polskiego popu, od pół wieku występuje na scenie. Maryla Rodowicz, opowiedziała na żywo, jak wygląda jej życie jako singielki, czy czeka na wnuki, i czy chciałaby się jeszcze zakochać. Reklama rozpoczyna pani akustyczną trasę koncertową po Polsce. Czy to może sposób na odreagowanie stresu, jaki zapewne pani przeżywa w związku z rozwodem? Jeszcze się nie rozwiodłam. Na pierwszy termin rozprawy nie dotarłam z powodu grypy. Teraz czekam na wyznaczenie przez sąd nowej daty. Zapowiadała pani, że po rozstaniu będzie piła i tańczyła. Udało się? Może nie tańczyłam, ale dobrze się bawiłam, w gronie przyjaciół. Życie przecież biegnie dalej i trzeba się z tym pogodzić. Nie można tylko siedzieć i płakać po tym, co było. A na tańce właściwie w ogóle nie chodzę. Ostatni raz. Zatańczyłam rumę z Jankiem Klimentem na scenie opolskiej z okazji mojego jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy artystycznej. Przygotowywaliśmy się do tego dwa miesiące. Świetnie pani wygląda. To wynik diety, sportu czy, może? Od dłuższego czasu jestem na diecie pudełkowej, ale kiedy za oknem robi się paskudnie, szaro i czysto, wtedy muszę zjeść gorący rosół i od razu czuję się lepiej. Nie korzysta pani z usług medycyny estetycznej? Nie interesuje mnie poprawianie urody na siłę. Nie lubię też masaży, tych całych rytuałów. Świeczek, uspokajającej, muzyki. To nie dla mnie. Nie odwiedzam również spa. Mam swój sposób: używam wody i mydła plus dobrych kremów. I to cały sekret mojego wyglądu. A aktywność fizyczna? Uprawia pani jakiś sport? Moją wielką pasją jest teraz tenis. Dawno temu. W podstawówce biegałam przez płotki. Dlaczego wybrała pani właśnie grę w tenisa? To sport, indywidualny, wszystko zależy ode mnie, można się poprawiać z każdym uderzeniem. I to jest piękne. Czytaj dalej na następnej stronie.